Dobry wieczór. Chciałbym dzisiaj pokazać życie wieczorne, późno wieczorne pod stupą Bodna. Jest to moje ulubione miejsce na ziemi, Marcina też. A pokażę wam, jak wygląda tutaj życie. Tutaj zazwyczaj zaczynamy. Wchodzimy tutaj właśnie, to jest front przód stópy, chociaż ona z każdej strony tak samo wygląda. I tutaj jest taka kapliczka, gdzie robią różne pudrze, grają. I tu są młynki, które się obracają. Naprzeciwko stoi świątynia. Już jest zamknięta o tej porze, ale jest jeszcze młynek otwarty, więc pokażę wam ten młynek, jak wygląda. Ja uwielbiam młynkiem kręcić. Jest taki wielki młynek tutaj, który wydaje dźwięki i się nim kręci. No to zakręćmy nim. Trzeba biec. Prawie że. To mało widać. Tak więc zakręciliśmy młynkiem. I wychodzimy na zewnątrz. I tutaj zazwyczaj zaczynam właśnie korę. Kora to jest jedno okrążenie tej stópy, niezależnie od tego, po którym okręgu się idzie. I my zawsze chodzimy tutaj na zewnątrz po tym okręgu. Tak więc tu jest ta kapliczka, o której mówiłem. Proszę. I tu są też młynki po jednej i po drugiej stronie, którymi się kręci. Tu można wejść do środka. Tu jest też sala z dużymi młynkami. Tu niestety nie można kręcić, zazwyczaj wyganiają, jak się kręci. I tutaj jest... Są takie małe kapliczki, bardzo interesujące. Niezwykła jest tutaj zawsze atmosfera, te dźwięki. I ludzie robią pokłony w ten sposób. Przed właśnie tutaj tym, co symbolizuje oświecenie, czyli stan, który osiągnął Budda. Tak w skrócie. Tutaj palą się kadzidła w tych wielkich kotłach. A wczoraj, jak jechaliśmy tutaj, to mnóstwo tych kadzideł wieźliśmy na dachu. I tak ludzie robią właśnie. Napawają się tym zapachem. Jest to przyjemny zapach, jeżeli się stoi daleko. Bo jeżeli jest się blisko, to gryzie w oczy. No i zostawiamy tą świątynię tutaj ze sobą. Tu byliśmy, prawda? I odtąd zaczynamy korę robić. Tu w bardzo wielu miejscach tu wokół stópy są takie świeczuszki, które się zapala. Można zapłacić, albo nawet nie, jak się nie ma pieniędzy. I właśnie się zapala takie świeczki. One płoną bez przerwy. Tutaj za dnia są gołębie i tu się karmi gołębie. Spełnia się dobry uczynek w rozumieniu tutaj, tutejszej kultury. No a wokół są takie różne sklepy, najczęściej z malami, czyli buddyjskimi odpowiednikami różańców, różnymi klejnotami, statuetkami Buddów i tak dalej. A tutaj na tym murze, są młynki. Pod każdą tą firaneczką znajdują się młynki, którymi się kręci. Tak więc tutaj właśnie jakoś spróbuję dojść i pokazać. Więc tutaj są te młynki, one się wszystkie kręcą. Raz, dwa, trzy, cztery młynki są pod każdą. Pod każdą, widzicie? Nimi się zakręca. I na nich są wyryte mantry, które się powtarza. Tak więc tu się idzie, dotyka się
Tutaj są takie podstawki. Tych podstawek się dotyka, no i się zakręca te mantry. To jak powiedziałem, są sklepy z różnego rodzaju, no, dewocjonaliami można powiedzieć. Tu mamy na przykład sklep z tankami. Tanki to są obrazki i malunki przedstawiające mandale albo buddów różnego rodzaju, tak więc to są te sklepy. Tutaj też są faworki, tutaj ludzie sprzedają faworki, bardzo dobre zresztą, tybetańskie, podobne, tylko twardsze niż polskie. Mnóstwo flag koło tej stupy. Tutaj kręcono kilka scen z filmu Mały Budda, który uwielbiam, z Keanu Reevesem, który grał Buddę. To właśnie tutaj się to rozgrywa. Tutaj na terenie za tym, za murem, w dzień to jest otwarte, jest więcej stóp różnego rodzaju. Na przykład tu jest jedna z nich. O, i tu znowu sklepy, restauracje, oczywiście kawiarnie. Kolejne świeczki. Ludzie sobie tak siedzą i zapalają. No ja bardzo lubię tą atmosferę tutejszą. Jest bardzo chłodno. Jestem teraz w swetrze. Jest jakieś 17 stopni, więc no przyjechaliśmy z bardzo ciepłej Kerali, gdzie byliśmy długo, gdzie było cały czas zawsze powyżej 30 stopni. Tak więc jest nam chłodno. Tutaj Nepalczycy, przypominam, mamy luty 2023. Chodzą w maskach cały czas. Chodzą w maskach, ale no nie wszyscy oczywiście, bo Tybetańczycy nie, ale już Chińczycy i ludzie, którzy przyjechali, chodzą w maskach. To jest takie bardzo azjatyckie. Zanim COVID był, też chodzili, tylko wtedy na to się zupełnie nie zwracało uwagi, a teraz to trochę tak dziwne się wydaje. Tutaj ludzie sobie też siedzą na ławkach, piją herbatki. Tutaj wchodzą, no nie wiem, czy akurat znajdę, ale chodzą tacy ludzie z takimi wielkimi aluminiowymi czajnikami i rozlewają właśnie te herbatki. To są herbatki w naszym rozumieniu niezbyt smaczne, bo najczęściej to są herbaty ze smalcem i z masłem. Tak więc ja to nawet lubię, jeżeli to potraktuję jako zupę. Natomiast jako napój niekoniecznie. Tak więc... No i tutaj znowu patrzymy na stupę. Ona jest niesamowita, imponująca, wspaniała. A tutaj na przykład mamy sklep z tkaninami, więc można kupić sobie różnego rodzaju tkaniny albo też uszyć różnego rodzaju rzeczy z tych tkanin, bo to zawsze są krawce też w takich sklepach. Jak widzicie, pełno jest zawsze chorągiewek i te chorągiewki są w 5 kolorach i na nich są wypisane mantry. No i uważa się, że jak wiatr wieje, to te mantry, te literki, ta energia idzie w eter i oczyszcza. Tu są też sklepy dla turystów ze świeżymi takimi misami. Ja robię dużo szkoleń z tych mis i uważam, że to jest jedna z najlepszych form medycyny alternatywnej, leczenia, przywracania balansu. Natomiast tutaj wokół stupy nigdy bym nie kupił mis. Po pierwsze są za drogie, a po drugie nie mają takiej jakości, jaką byśmy chcieli. Tutaj jedna pani Chinka właśnie przeszła w drugą stronę, bo oni jakby na przekór chodzą, natomiast generalnie jest tu na szczęście więcej Tybetańczyków i chodzą zgodnie ze wskazówkami zegara. Przeszliśmy połowę drogi, czyli okrążyliśmy pół stupy. Tutaj mamy bramy do bardzo ruchliwej części Katmandu. No a tutaj oczywiście jest jakby tył stupy, którą pokazałem. Niektórzy uważają, że to jest przód, prawda? Bo tutaj się wchodzi tą bramą i tutaj robią różnego rodzaju pokłony. Jak widzicie, tutaj przed tą stupą, potem dotykają tamtych drzwi za stupą.
pukają w nie czasami, to już takie lokalne zachowania, i kręcą młynkami. Pan ładnie sobie charchnął, bo tutaj niestety w kulturze jest to charchanie takie zwyczajne i tak można robić, to nawet przystoi. Dobrze jest tak charchnąć. Tu mamy takie ozdoby, najczęściej to są kwiatki doniczkowe, różne drzewka. Tak więc tak to wygląda. Tu coraz wyżej się pnie, a jest mnóstwo restauracji, kawiarni i kilka hoteli. Najczęściej bardzo drogich, jeżeli chce się widzieć stupę. Tu kolejne sklepy z tankami. To jest przepiękna ta tanka, ale na nagraniu nie wygląda aż tak pięknie. Najczęściej tutaj nie ma sklepów takich zwyczajnych, tylko po prostu albo są kawiarnie, albo właśnie sklepy z dewocjonaliami, albo droższymi, albo tańszymi. Ale nie ma tu takich zwykłych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, sklep spożywczy albo coś takiego. To poza tym kołem, prawda? Dużo ludzi, jak widzicie. Temperatura w Katmandu to 22 stopnie w ciągu dnia. Natomiast jak słońce zachodzi, momentalnie temperatura spada. Naprawdę w ciągu 5 minut do jakichś 14, a potem niżej. Nawet potrafi dojść do 10, więc jest naprawdę chłodno. Dlatego ludzie tu się ubierają dosyć grubo. No jak widzicie, dużo ludzi ubiera maski, wieczorem szczególnie. To nie tylko chodzi o wirusy, tylko chodzi też o zanieczyszczenie, bo niestety tam ta ulica, którą wam pokazywałem, jest dosyć mocno zakurzona. Nawet nie chodzi o zanieczyszczenie, bo to jest ogromny problem w Azji. Natomiast tutaj po trzęsieniu ziemi, które wiele lat temu było, jeszcze się Katmandu nie dźwignęło. Jest bardzo dużo kurzu, pyłu, te drogi nie są w dobrym stanie i ten piasek bez przerwy się unosi. Jego jest czasami tak dużo, że zmienia się ludziom głos. Dostałem kataru. No i lepiej się bronić, prawda? Ja generalnie nie używam masek, szczególnie po tym, co się stało, jak nas zmuszano do ich używania. Natomiast kiedyś tutaj chodziłem w masce, jeżeli wychodziłem na ulicę, właśnie ze względu, że było dużo kurzu, więc... Ale jakoś trudno mi jest się pogodzić po tym, co się stało, i po prostu nie noszę chyba z przekory maski. Nie mogę wkładać tej maski, źle się z niej w niej czuję. Mnóstwo mnichów o tej godzinie pokończyli modły, pudrze, kolacje i tak dalej, tak więc tak wygląda cała ulica. Dużo, dużo ludzi. No i tutaj widzimy trzecią stronę, nie wiem czy drugą pokazywałem. A nie, to jest już, tak, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, ostatnia. Strona stópy. No w każdym razie, wszędzie naokoło tak to wygląda. Tu sobie ludzie często siedzą, gaworzą, albo na ławkach, albo właśnie tutaj na tych schodach sklepów już zamkniętych. O, tutaj w bramach jeszcze można spotkać wymianę walut, ale teraz jest to coraz mniej popularne, bo teraz się po prostu wyciąga pieniądze z bankomatów, ta wymiana się nie opłaca. No i te bramy niektóre są bardzo takie długie, tam można wyjść na zupełnie inną część Katmandu, jak się przejdzie tą bramę. A nad tym są restauracje, hotele i tak dalej, i tak dalej. Tu są jakieś takie tańsze rzeczy, prawda? No i oczywiście kolejne świeczki, które można zawsze zapalać. Dużo się różnych restauracji zrobiło, których wcześniej nie było. Na przykład tu jest restauracja tajska, której nie było wcześniej. No i sklepik z takimi stylizowanymi na stare rzeczami. Ale to nie są stare rzeczy, tylko stylizowane. Tutaj morze flag. Prawie stópy nie widać. No i bezustanny ruch. Ludzie ciągle spacerują, ciągle idą, ciągle krążą i tak do 22 chodzą sobie. A jak 22 wybije, no to jest ich coraz mniej. Kiedyś robiłem korę, czyli chodziłem wokół stupy koło północy. Skończyłem pracę i potem poszedłem robić, no to prawie nikogo nie było.
Tak więc później jak się chce zupełnie w spokoju chodzić, to albo przed 5 rano, bo tutaj bardzo wcześnie ludzie wstają, albo 11:30, no to już prawie nikogo nie ma. Widzicie, tu następna kawiarnia. O, tak wygląda tutaj życie. No i zrobiliśmy całą Korę. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to. Zobaczcie, jakie fajne. Kiedyś wam za dnia pokażę te figury. I tam jest ofiarny piec. Tam się spala też takie kadzidła. I różnego rodzaju życzenia niektórzy spalają. Przepiękna stupa. Tutaj pani, która śpiewa, ona cały dzień tu siedzi i śpiewa i jej się płaci pieniądze za te śpiewy. No i proszę, cała stupa została obejrzała. I tak to wygląda, moi drodzy. Tak więc zrobiliśmy wspólnie Korę. Już kiedyś zrobiliśmy też. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobała wycieczka.